Ja wyjechałam w październiku 69. Wtedy wyglądało dla mnie, że to jest mój ostatni dzień w Polsce. Bo jak wyjeżdżaliśmy, to było pożegnanie, a nie do widzenia. Ja tu zostawiałam rodziców, którzy mieli koło 60. I wszystko właściwie tu zostawiałam. I nie pamiętam nawet, o której był wyjazd. To jednak już było prawie 50 lat temu. Walizka była już zapakowana, także nadany jakiś kuferek. Siedzieliśmy u nas w domu, zawsze było coś takiego, że jak się wyjeżdżało gdziekolwiek, to się siadało. Takie pożegnalne, wszystko jedno, czy jechałam na wakacje, czy gdziekolwiek. Wyjeżdżało się z dworca gdańskiego. Zwykle na tym dworcu wtedy było sporo ludzi, bo nawet nie tylko najbliżsi przyjaciele przychodzili, ale zawsze kilka osób wyjeżdżało, więc zawsze było więcej tych ludzi. Nie, moi rodzice oczywiście byli. Moja mama już wtedy nie pracowała, bo już ją zwolniono. Tata wziął wolny dzień z pracy. Z jednej strony chcieli bardzo, żebym wyjechała, z drugiej strony oczywiście byli zrozpaczeni, bo było nie wiadomo, czy się jeszcze kiedyś spotkamy. Bardzo smutny dzień. To nie był dzień poczucia, no wreszcie wyjeżdżam, wreszcie będę wolnym człowiekiem. Zupełnie nie. To był dzień poczucia, że może przegranej, bo poczuwam się, że muszę wyjechać. Nie wiem. Bardzo to był ponury dzień. Taki był smutny dzień na zewnątrz też. Jak mówiłam, pamiętam komuś, że to Warszawa pewno trochę płacze, że ja wyjeżdżam. Ja nigdy nie myślałam o wyjeździe z Polski. Ja miałam okazję, byłam na zachodzie, byłam na studenckiej praktyce w Wielkiej Brytanii i prywatnie w Izraelu. W obu miejscach miałam jakąś rodzinę i w obu miejscach próbowano mnie przekonać, że powinnam nie wracać. Ale ja odpowiedź dla mnie za wszystko była, ja nie mam planu wyjeżdżać z Polski. Mój tata był inżynierem, chemikiem i miał duży wynalazek ileś tam lat wcześniej. Płyn Ludwik był na tym oparty. I jakieś 2 miesiące przed marcem on dostał wielką nagrodę za to, z pieniędzmi i kupon na samochód. I miał jechać na konferencję do Moskwy, żeby przedstawić ten wynalazek czy coś takiego. No i pewien pan mu powiedział, że on nie może jechać, bo jego córka złożyła podanie o wyjazd do Izraela. No to mój tata powiedział, moja córka nie złożyła podania o żaden wyjazd do Izraela. Niech pan się nie martwi, ona złoży. Ja nie wyjechałam dlatego, że rząd robił takie rzeczy. Ja wyjechałam dlatego, że słuchałam różnych rzeczy na ulicy, różnych uwag wygłaszanych przez zwykłych ludzi, szarych ludzi. Nam na drzwiach w domu namalowano gwiazdę Dawida ze 2 razy chyba, może więcej, już nie pamiętam. Do skrzynki na listy wrzucano rzeczy z pogróżkami. Wstrętny Żydzie, wyjeżdżaj. W domu zaczęło się rozmawiać na temat wyjechać, ludzie wokół wyjeżdżali i tego. Ojciec by może pojechał, gdybyśmy mieli pojechać do Izraela, ale moja mama się bała wojny i w ogóle nie wchodziło w rachubę, a ojciec powiedział, że nie będzie się uczył nowych języków i jeździć do Szwecji. Wtedy była modna. I wtedy powiedział mi, tak, ale ty musisz wyjechać. To ja mówię, mam was zostawić i wyjechać? Chodzą mi dreszcze, jak to o tym myślę. I on mi powiedział, tak, myśmy też wyjechali w 1939 roku i zostawiliśmy naszych rodziców. Oboje uciekli do Związku Radzieckiego. Reszta ich rodziny, rodzice, bracia, siostry zginęli w Holokauście. Moi rodzice przeżyli. To ja mówię, tato, ale oni zginęli. To ojciec mi, tak, ale to chodzi o przyszłość. Ty musisz wyjechać. Przepraszam, ale jak jeszcze o tym mówię, to się jeszcze mi łzy leczą z oczu. I już taki moment, niby głupi moment, który taką postawił kropkę nad i. Jechałam autobusem i
koło mnie stało dwóch takich chłopców, dziesięciolatków może, może trochę starszych, trochę młodszych, rozmawiających. Jeden z nich mówi do drugiego, widzisz, w tym domu mieszka taki Żydek, którego poznałem na wakacjach i on się śmiał ze mną zaprzyjaźnić, będąc Żydkiem. Wysiadłam z autobusu i pomyślałam, ja tutaj nie mogę mieć dzieci. A daleko byłam od tego, żebym miała dzieci. Nie byłam mężatką, nie byłam w ciąży, nawet nie miałam narzeczonego. I już wtedy uzmysłowiłam sobie, że ja muszę wyjechać, że ja tego nie wytrzymam. Nas nie wpuszczali do Polski. Myśmy nie mieli, nam zabrono, jak wiecie, prawdopodobnie obywatelstwo polskie i wjeżdżali na czymś, co się nazywało dokumentem podróży, w którym było napisane, że posiadacz niniejszego dokumentu nie jest obywatelem polskim i ważność tego dokumentu znika, nie wiem, 24 czy 48 godzin po wyjeździe. Od początku właściwie zdecydowałam się, że jadę do Stanów, jeżeli dostanę wizę oczywiście. I jak dojechałam do Ameryki, miałam jakiś tam dokument amerykański, potem zieloną kartę, na której mogłam wyjeżdżać z Ameryki i na której się udawało mi się spotykać z rodzicami na Węgrzech, w Bułgarii, w Rumunii. Na wakacje się spotkaliśmy. Moi rodzice nawet dostali zezwolenie na przyjazdy do mnie. Wiosną 80 roku mój kolega fizyk do mnie zadzwonił, mówi, słuchaj, ja mam stypendium na Polskę na lato, na pracę z fizyki. Mnie nie zależy, żeby na to pojechać, czy chcę spróbować na to pojechać. No i przysłał mi te wszystkie dokumenty. Ja poszłam do konsulatu polskiego i ten pan mówi, wie pani, nie wiem dlaczego, ale dalej pani wizę. I to było czerwiec, 1980 roku. Tego lata zaczęto nas wpuszczać do Polski, tych, którzy chcieli przyjeżdżać. Prosto z lotniska pojechałam do szpitala, gdzie jak przyjechałam, ojciec się zgodził na operację. I moja mama dostała w tymże szpitalu jeszcze wylewu, mini wylewu. To był mój pierwszy dzień powrotu do Polski. Ojciec był w jednym szpitalu, mama była w drugim szpitalu. W ogóle nie wiedziałam się, co dzieje. Nie wiedziałam o pieniądzach, jaka jest ich wartość, o kartkach na żywność różnego typu. No ale byli przyjaciele rodziców. To nie był taki typowy przyjazd pierwszy raz, bo właśnie przyjazd był bardzo no, smutny przyjazd, bo to oboje rodzice w szpitalach i tak dalej. Ja zawsze wiedziałam, że jestem Żydówką i to nie było coś, wszyscy wokół też wiedzieli, ja nie ukrywałam tego nigdy, ale nie miałam takich zainteresowań żydowskich i nawet jak składałam papiery o wyjazd, to w tym urzędzie napisałam narodowość polska, póki mi ten pan nie powiedział, że jak narodowość polska, to ja nie wyjadę, to on mi nie przyjmie w ogóle dokumentów. To mówię, co ja mam tam napisać? Bo ja zawsze mówiłam narodowość polska, pochodzenie żydowskie. To on mówi, musi pani napisać narodowość żydowska. No to napisałam. Ja nie odczuwam tego, że ten rząd to zrobił. Ja uważam, że ten rząd wydał na to pozwolenie. Przez swoje zachowanie wydał pozwolenie na to, że to jest w porządku być antysemitą.